Dzień dobry, ja jestem Nerwarian. Mapa numer 2, playoffy Team Heretics kontra BDS. Pierwsza mapa niestety przegrana i to w stylu tragicznym. No nie wiem co to było, jakby takie Heretics trochę bez życia, bez pomysłu, bez polotu. Panowie, budzimy się i gramy. Dwie mapy z rzędu trzeba wygrać, to jest BO3. Pierwsza mapa jak pierwszy naleśnik, do śmieci po prostu i gramy. Lecimy, wiara. Dajcie kciuka, dajcie suba, napiszcie coś ładnego w komentarzu. Let's go. I ten drafcik, żeby jakiś sensowniejszy może był, kurczę. Nie obgryzaj tych pazurów, lakę, tłopie. Nie rób tak. Dobra. Ej, Marcin w ogóle coraz więcej tam włosów na głowie, co? Kurde, no zaczyna to wyglądać konkretnie. Ale dobra, skupmy się na drafcie. Banasze, Rel, Jax. Tego Jaxa wywalili, dobra, po pierwszej mapie. Z drugiej strony Senna, Niko, Azir. Dwa bany w Zwyrusia. Dobra, co na first picku? Senna banowana. Oriana znowu? Ej, nie wiem jak wam, ale mi się ta Oriana jakoś tak ostatnio nie podoba. Nie wiem. Lubiłem tę postać, zwłaszcza z Nocturne. Może Nocturne jakbyśmy zagrali, to może by mi się spodobała, ale... Kurczę, jakoś nie wiem. Jakoś mi ta Oriana ostatnio nie siedzi. Nie za bardzo. Może jakiegoś Dravena byśmy tutaj dupnęli, chłopacy? Anka ostatnio trochę wraca niby do łask, ale tak szybko to chyba niekoniecznie. A głównie Anka wraca do łask przez to, że Ahri jest też popularna. Okej, okay, no grałem to samo. Co z Xenem? Zabieramy Xena? Oni wezmą Xena na trójkę pewnie, albo Nautilusa ewentualnie. Jakbyśmy tutaj wzięli Xena z Nautilusem, to by mi się to widziało całkiem nieźle, tylko wtedy tracimy AD Carry. Co będzie, chłopaki? Nie wiem. No Marcin w poprzednim meczu niewidoczny. Znowu tego misia. Draven, no. Kalista, dobra, okej, okay, Kalista może być. No tam ci raczej Xena chyba biorą, nie? Xena albo Nautilus. Jedno z dwóch. Nie widzę innej opcji za bardzo dla nich. Chyba, że Adam by chciał jakiegoś Dariusa czy innego Olafa tutaj. Kalista ma 3-7 w lecu? Trochę bida. O, Olaf. Okej, okay, dobra. Pytanie, co my na to? Co Wunderw ma w Olafa przygotowane? Zobaczymy. Dobra, jakie bany? Nautilusa nie trzeba banować raczej, no bo pewnie oni sobie go wezmą na czwartym piku. Pytanie, czy Heretics nie będzie chciało tego zrobić? Właśnie mój telefon się wyłączył, a mam internet z telefonu. Co się stanie teraz? Czemu mój telefon się w ogóle wyłączył? Aha. Dobra, czekaj, czy jestem w stanie to szybko ogarnąć? Czekaj, niech no się to szybko zresetuje. Proszę, wróć, szybko. Chyba, że będę musiał od nowa to nagrać. Come on. Gragasban w ogóle. Telefon się po prostu wyłączył. Czyżbyś się przegrzał? Nie no, to jest jeden z najnowszych, kurde, telefonów, halo. Wracaj. Bo nie chcę mi się cięcia robić i nagrywania tego tak jakbym nie chcę, wiecie, udawać. Halo, telefonie, proszę cię. Wróć. Internet nie wrócił nadal jak coś. I pewnie się już nie wróci. Więc muszę sobie radzić z telefonem, czy no, z internetem z telefonu. Optymalizowanie aplikacji. Yeah. Spoko, jak coś to sobie po prostu, wiecie, przewidniecie, nie? O ile się to zaraz zrobi. Jak się nie zrobi zaraz, to będę to nagrywał jeszcze raz. I będę wtedy musiał udawać, dobra? Cyk. Dobra. Daj mi go. Daj mi ten internet. Okazuje się, że w ogóle można
zrobić coś takiego, że można sobie USB podpiąć pod komputer i można w ten sposób zrobić router USB. Nie trzeba tego przez Wi-Fi robić. Taka ciekawostka. Tak. Chcę mieć ten internet, daj mi go. Będzie dobrze? Proszę. Też nie chcę odświeżać, żeby sobie nie zespoilować wyniku. Come on, come on. Zadziała czy nie zadziała? Jak mogę ewentualnie odświeżyć, żeby nie znać... Czekaj. Dobra, na drugi temi działa. Dobra, chwila, schowam na chwilę ten, żeby wam ewentualnie... Kurde... Czy jeśli dam odśwież, to czy będzie w tym samym miejscu? Mam nadzieję. A, dobra, już mam do następnej serii przewinięcie. Czekaj. Dobra. To jest pierwsza gra. Dobra. Przewiniemy. Sorry za to. To jest drugi draft? Nie, to jest pierwszy draft. Dobra, to jakieś umówienia mieli. Dobra, dobra, dobra. Gdzie ten draft? Tutaj. Dobra, sorry za to. No niestety dzisiaj internet wszystko mnie troluje. W ogóle dzisiaj miałem taką sytuację, jak wyjeżdżałem w ogóle z tego, z parkingu, że musiałem na 15 razy cofać, bo mnie tak zastawili gnoje. Ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj jakiś w ogóle pechowy dzień. Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze prawie na autostradzie gościa wjechałem w bok, ale na szczęście mam coś takiego jak wykrywanie w martwym punkcie, wiecie, samochodów. I to mi uratowało mi to dzisiaj od wypadku. Także zajebiście, coś takiego istnieje. Dobra. Gramy, a raczej draftujemy. Xin zbanowany. Dobra. No to Xin do karmy to jest taki standardowy raczej. Jak coś. Wybórnie. Renata. Renata Kalista to jest fajne duo. I też może by było fajne, chociaż nie, no bo Lafota nie wiem, czy by coś dało. Chociaż Bailouta by dało może potencjalnie. No Renata byłaby bardzo fajnym pikiem. I zbanowali jeszcze Vi, żeby nie mogli złapać za łatwo Kalisty. No ale to będzie Nautilus, nie? No to jest no-brainer. Musi być po prostu. Nautilus klasycznie w Kalistę. A my co? Co gramy, panowie? Co w tego Olafa mamy przygotowanego? No, na pewno, jako że mieliśmy trochę czasu na przygotowanie, no to wiemy, że Adam zagra Olafem, więc musieliśmy coś wymyślić. I to będzie Rumble z Ignite'em. Dobra. Dobra, podoba mi się. Teoretycznie jest też opcja, że to jest Rumble na supporta w ogóle. Ostatnio był taki grany w Chinach. Może. To by było ciekawe. Poczekajcie, bo w ogóle wysyłam pierwszą mapę na YouTube'a. I nie wiem, czy to się zawiesiło teraz, czy... Czy się to przesyła? Nie, chyba się zawiesiło i muszę od nowa wysyłać. Ja pierniczę. Dobra. Dobra, niech na tylko kliknę, żeby to jakoś tak w miarę sensownie. Żebym był to w stanie wrzucić sensowny, o sensownej godzinie. Dobra. I Alistar znowu? No dobra, Alistar do Kalisty. Tak zwany Kalistar, po prostu duo. No i co przeciwnicy do lasu macie? Zazwyczaj do karmy jakiegoś fightera wypadałoby brać, tylko że fighterzy, ta trójka właśnie wyeliminowana. A Sheo jest takim gościem? O, jeszcze Viego. Dobry pomysł. No. No bardzo podobna kompozycja do tego, co było wcześniej. Teoretycznie. No bo jakby Viego robi mniej więcej to samo, co Jax, tylko że na topie jest zmiana, nie? Że Olaf będzie bardziej ofensywny i nie będzie aż tak split pushujący, tylko bardziej będą się na walki jakieś ustawiać. No dobra. No nie wiem, czy ten Mids Jungle mi się podoba nasz. Oriana i Volibear. Tego chyba nie jestem trochę fanem. Choć tam, znaczy no, jakby zważając na poprzednią grę, co się działo, no to mi się nie podoba. Ale wcześniej, no Jankos na tym Volibearze ładnie wyglądał, więc trzymam kciuki, że będzie dobrze. I że albo bota rozpędzimy, albo topa i będzie git. Dobra, lecimy. Let's go, Heretics, vamos!
Bez klęsów. Na AD carry, dobra, runy. Standardzik, czy Wunder ma Ignite'a? Ma Ignite'a w lewym dolnym rogu, czekaj, kamera. Dobra, jest G. Let's go. Dobra, Wunder musi wygrać topa. Nie ma innej możliwości. Po to grasz Rambla z Ignite'em, żeby dociskać. No troszkę lepszy trade dla Nuka, ale dobra, mana flow bandem się wymieniliśmy chociaż. Ghost, Flash, Olafik. Wunder, ufam tobie. Będzie dobrze, musi być dobrze. Flaket z egzostem, tak żeby w razie czego jego czy Olafa zegzostować, jak będą się w niego wbijali, dobra. A Ice z Ghostem, śmiga, żeby szybko biegać. No dobra, dobra, dobra. Ty, a tym razem w ogóle Janko zagrał z Potionem, ciekawe. W ogóle bardzo wczesny wart tutaj położony. Nie do końca wiem w jakim celu, ale możliwe, że chodzi o to, że masz Viego plus Olaf, dwie silne powiedzmy postacie na pierwszym levelu. No może bardziej Olaf niż ten Viego, aczkolwiek Viego też nie jest zły. I byłaby szansa, że oni by robili late invade na blue buffa, więc chcesz mieć te informacje po prostu, nie? Dobra. Niech będzie. I Volibear, czyli Janko zaczyna na redzie, golemach i teraz masz dwie opcje. Albo robisz w raid, lecisz na topa, albo robisz full clear i lecisz na topa. Ale gramy ogólnie pod topa. Więc na bocie będziemy potrzebować jakiejś wizji, jakiegoś zabezpieczenia. I też sobie wardy w ogóle tutaj położyli, tak żeby widzieć, czy Jankos do bota raczej nie będzie grał. Okej. Okay. Więc jakby te wardy dają informację, że Jankos jest w górnej. Okej. Okay. Już sobie tam Olaf zawardował. Nawet jest ping dokładny na Jankosa, gdzie on teraz się znajduje. Więc BDS totalnie rozczytało Marcina. Ale to chyba nie było aż takie trudne. Raczej. Ten zwyro znowu, kurde, pierwszy level i te trady trochę gorsze, co? Chociaż, dobra, jest ok. Teraz ładne kubu. Jest git. Zastanawiam się, co się wydarzy, gdy będzie spotkanie na topie 2v2. Czy my to wygrywamy na pewno? Mam nadzieję. Okej, okay, Wunder trochę tak przysmażył, żeby przygotować go. A Jankos chyba od lane'a będzie chciał wejść. I czekamy, aż tam Viego podejdzie. Albo ewentualnie Adam musi zagrać coś bardzo głupiego. Dobra, i jest potencjał na coś dobrego. Marcin, ale poczekaj tutaj chwilę, nie? No nie, po prostu dopuszowanie i zejście na kraba. Potencjalnie wzięcie drugiego kraba. Show chyba już powinien rekalować. Nie rekaluje. Jeszcze Wardo postawił, żeby nie było tego dive'a na 100%, okej. Okay. Dobra, Janko zwraca do bazy. No dobra, 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 dobra. Jest okej. Okay. Jest w porządku. Zastanawiam się, czemu mi ten telefon padł wcześniej. Dziwnie to było. No bo cię troszkę do tyłu, ale może to kwestia tylko odbicia wave'a. Ale ogólnie, no jeśli gramy Kalistę, teoretycznie powinniśmy tę Kalistę jakoś wokół niej grać, ją rozpędzać. Ale z drugiej strony, no mamy na topie Rambla, więc mamy topside mamy mocny, który ma wygrać i botside mamy mocny, który ma wygrać. Więc to jest taki trochę dziwny draft w ogóle, chciałbym tutaj zaznaczyć. Nie wiem, czy do końca mi się on podoba właśnie. Dobra, obaj dżunglerzy w dolnej części mapy. Staram się, czy my wiemy o tym, że Viego tu jest, na pewno? Tylko, że Viego nie był w bazie jeszcze. Ale chyba nie mieliśmy takiej informacji. Dobra, zwyra powrót po łezkę. Spoko. Na topie jest ok. Ogólnie jest ok. No zresztą widzimy na goldzie, że totalnie równa gierka. Chilling, chilling. Absolutny chilling. Ej, w ogóle właśnie, miałem ostatnio na tym odcinku opowiedzieć wam historię jeszcze z Berlina, że byłem sobie właśnie w Berlinie i tam był Lewus. Taki gość, może go znacie, może nie.
I... O, chwila, moment, bo się podpala Adam, ale się zesrał. Dobra, dwa samonery za jednego. Spoko. Dobra, trzeba coś teraz jakoś to zagrać. Munder, uważaj. Dobra, Janko zbiegnie. Ej, można grać, można grać. Zaraz wam opowiem historię, ale możemy grać tutaj. Kurde, mógł trochę Wunder bardziej przeaktorzyć, żeby Labrow poleciał i wtedy Jankos wbiega i bolcujemy Labrowa. Ale Jankos jakoś tak troszkę za wcześnie przed moim zdaniem. Ale dobra, niech będzie. Słuchajcie, historia była taka. Jesteśmy sobie we wtorek wieczorem w barze w Berlinie i mieliśmy tam gości, dwóch gości z Czech. Nie, czekaj. Gościa i gościówę z Czech, dwóch gości z Rumunii, gościa z Grecji, no i dwóch Polaków, nie? No i tam właśnie te osobniki z Czech zaprosili gościa, jakby coacha Fnatic, zaprosili, tak na, wiecie, na wyjście, no bo to koleżka po prostu jednego z tamtych influencerów, czy też, no to jest komentator akurat, który tam był. I tutaj, jeśli ktoś, albo czekajcie, pokażę wam to. Pokażę wam, o co mi chodzi, żebyście zrozumieli całą historię. Patrzcie. Jest sobie... O, czekaj, ten internet mi teraz tak chodzi, jakby nie chciał. Ale spoko, nic się na razie nie dzieje, nic nie tracimy, spoko, spoko. Coach Fnatic. Czekaj, jak mu było? Knight. Kurde, jak on się nazywał? Spoko, dalej się nic nie dzieje, mogę gadać głupoty. Ale to jest dość zabawna historia. Tylko muszę znaleźć, jak się nazywa coach Fnatic, bo nie widać go z jakiegoś powodu. Ale widzę, że dwa dni temu dołączył Hidon do nich. A Hidon to były coach Excel, którego wywalili niedawno. Widzę, że dołączył do Fnatic. Spoko, przegapiłem tę informację. O, Nightshare. Dobra, patrzcie na to. Albo dobra, nie patrzcie, bo zaraz będzie bitka. Ale zaraz wam dokończę tę historię. Zaufajcie mi, jest niezła. Dobra, coś będzie się działo, czy nie? Czekajcie, będzie się działo. Albo i nie. Gramy o smoka. Dobra, patrzcie na to. Jest sobie dwóch takich gości, jak Nightshare, czyli coach Fnatic, i jest taki gościu jak Freeze. Dwóch panów z Czech i to są bracia bliźniacy. I wchodzi właśnie do baru Nightshare, i Lewus mówi, ty, to jest Freeze. I ja mówię, nie, no to nie jest Freeze. I on mówi, nie, no to jest Freeze. I ja mówię, no nie. I on mówi, no to zakład. O 50 euro, że to jest Freeze. I ja mówię, no to podejdź do niego i zobacz, czy to jest Freeze. No i koniec końców, no nie był to Freeze, tylko to był jego brat, właśnie Nightshare. No i założyliśmy się, że o 50 euro. Także pozdro Lewus, dzięki za 50 euro. Esa. Zarobione 50 euro. Chyba jeden z najłatwiejszych w moim życiu. Pozdrowienia do Lebusa oczywiście. Beka z niego. No cóż. Dobra, gramy coś? 9 minuta. Chłopaki, będzie sobie coś działo czy nic? Niby bierzemy agresywny top, agresywny bot. Nic się nie dzieje. Gramy na remis. Znowu gramy pasywnie. A jeśli chodzi o skalowanie... No, skalowanie mi się bardziej podoba po prawej stronie chyba. Oj, Buduś. Dobra, R-ka defensywna, żeby tylko wave'a wyczyścić, żeby nie mieli z czym grać, no dajbie. Spoko. W ogóle jak opowiadałem historię, to chyba Void Graby robiliśmy. No dobra, mamy 3 Void Graby, fajnie. W tamtej grze też mieliśmy Void Graby 6. Tylko, że nic nie wyszło z tych Void Grabów. Ale w tej grze mamy i Void Graby, i Smoka. Więc trochę lepszy early game na pewno. W porzo. Ale na razie ta gra trochę mnie nudzi. Nic się nie dzieje. Nudy. Ale niekiedy takie gry bywają. Znaczy w ogóle jakby w tym sezonie mam wrażenie, że często takie gry właśnie mają miejsce. Że do 15 minuty niekiedy 2-3 kile max się dzieją. No i nudy. Ale wiadomo, no tutaj drużyny grają o być albo nie być. Znaczy, jeśli ktoś tutaj przegra tę serię, oczywiście będzie to BDS, bo będzie 2-1 dla Heretics, to przegrany spada do loser's bracketu. Także chill, to jeszcze nie jest być albo nie być.
ale jakby trochę dziwi mi to, że Heretics bierze taki draft i tak mało chociaż, no dobra, będzie chyba 6 Void Grabów, bo tam się nie kontestują. 6 Void Grabów i Smog. Niby spoko, tylko wydaje mi się, że to trochę mało. No jakby, wiecie, Zeri będzie odskalować Kalistę. I tak samo, no czy Ola będzie odskalował Ramble, może niekoniecznie, ale ta kompozycja nasza, Heretics'owa, ona jest taka właśnie early mid game'owa mocno, że trzeba ją rozpędzić. A nie rozpędzamy tego za bardzo. Tego się obawiam. To mi się trochę nie podoba. Dobra, tu może jakiegoś playcika weźmiemy. No play 1 na 100%. O, chyba będzie bitka. Dobra. Napierdzielamy się coś. No, stój, czekaj tutaj. Zwerdowani. O, kurczaki, 2 minuty do smoka hextechowego. Ale spokojna gra. Bunder liczy, że coś tutaj... ktoś podejdzie. Ale nie podchodzi tutaj absolutnie nikt. Nie wiem, Trymbi... teoretycznie, no możemy grać agresję, no bo Trymbi może zawsze wejść, flakę w razie czego go wyciąga. Można by tego Labrowa jakoś szukać, czy coś. Trochę aktywności, panowie. Róbmy coś. Widzę, że komentatorzy też. Właśnie przez 7 sekund się nie odzywali, no bo... no trochę nie ma co mówić, po prostu. Pamiętam, że kiedyś ten... o, plate się zepsuł chyba, tak? Czyli jakby nie dostał go Adam chyba. Okej. Że właśnie niekiedy w piłce nożnej komentatorzy po prostu siedzą cicho. Bo nic się nie dzieje. I w sumie powinniśmy to chyba też w LoLu właśnie wprowadzić. Że jak jest nudny mecz, to po prostu cisza. Dobra, już mi wystarczy. Albo i nie. Pomilczmy. Dobra, smog za 30 sekund. Zeri ma item. Kalista nie ma itemu. Niepocieszające. To mi się nie podoba. Karma. Czy Karma jeszcze się wycofa przed smoczkiem? Ma teleportację, ale musiałaby jeszcze do bazy zawrotkę zrobić. I pytanie, czy flakę też nie chce raczej czasem recalować. Dobra. Bijatyka. Teoretycznie, jeśli by się nam udało wejść w taką Zeri, no CC-ka trochę mamy, żeby przytrzymać. Jest szansa na kombosa kogoś zrobić. O, bijmy się. Oj, Trembi Q takie trochę średnie. O jest. No słabe to było. Not gonna lie, to było słabe. I co, oddamy tego smoka po prostu? Oj, wyruś. Recall. Smoka oddaliśmy. Nie wiem, coś się złego dzieje. Z Heretics. O co chodzi? Czemu dzisiaj są tak pasywni? O nie. Flash? Może? Może flakiet? Dobra, jeden za jeden, niech będzie. Oba samonery za oba samonery. No niech będzie. Nie jest to tragiczne. Nie jest to jakieś wyśmienite, ale może być. I w Heralda lecimy, dobra. Chociaż nie wiem, czy ten Herald jest taki darmowy, tak szczerze powiedziawszy. Jak patrzyłem po łapie. Oj, prosto w topór sobie wleciał. Dobra. Jakby nie padł, to by było smutne, bo wtedy może by i nawet turret trzeba było oddać. A tak to jest okej. Dobra, Heraldzik dla nas. Fajno. Ty, ale znowu farma na lesie, ale dużo Sheo ma farmy. Kurczę. Nie wiem, w ogóle mam jakoś tak, coś czuję, że z Jankosem coś taki... jakieś niemrawy dzisiaj. Nie wiem. Co się dzieje, Marcin? Czyżby po tym, jak byłem w studiu i usiadłem na jego krześle, to... jest przeklęty teraz? O co chodzi?
ten mecz na Giant X. No widziałem go, nie wrzucałem go na YouTube, no bo to już... No to bym dopiero chyba w środę, no nie, w czwartek bym to dopiero wrzucił, to stwierdziłem już, że bez sensu raczej to nagrywać. Chociaż, no nawet lepiej tego nie pokazywać, jeśli ktoś tego nie widział, to nie oglądajcie jak coś, bo... No to było smutne granie, to było. Ale tutaj na razie też jest dość tak... Znaczy smutno to może jeszcze nie jest, ale... No nie podoba mi się to na razie jak grają. 16 minuta, grasz na zero. Kompozycją, która ma grać agresję. No nie, najbardziej mi się to nie podoba jak Jankos gra. Aż ciężko to nazwać graniem, bo on po prostu jest w tej grze, ale nie gra. Marcin. Come on. Okej, komentator mówi, że dla Heretics to nie jest takie złe, bo na dwóch itemach są silniejsi. Nie no, tak będę szczery. 22 minuta, uważam, że BDS będzie silniejszy chyba. Ale okej. No zobaczymy. Ja w ogóle trochę nie jestem fanem grania Kalisty. Bo ja mam wrażenie, że Kalista musi po prostu wygrywać early game, żeby być czempionem dobrym. A jeśli grasz Kalistą na remis, no to grasz źle po prostu, no. O to chodzi. Tak samo Rumble z Igniter na topie gra na zero. No co to ma być? Po co gramy kompozycję, która ma być aktywna w early game i nie robimy nic? Co to ma znaczyć? Come on. Czy teraz już tak... za późno. I co, RK Kalisty znowu? Oj, flare... Co my robimy? Co się dzieje? O co chodzi? Come on! Oj. Ej. Nie. Bunder tu jest. Grajmy, grajmy, grajmy. Shao ma flasha do czego. Zrobimy coś? This is great for BDS. No shit, Sherlock. No nie wiem, stary. Panowie, nie wiem, co oni są chorzy jacyś, kurczę, nie wiem, jakaś gorączka, coś tam. No nie wiem, jak nie oni po prostu. A mi się to nie podoba. Niepocieszające, niepocieszające bardzo to jest dla mnie. Dobra, smog za 30. Znowu w ogóle hemtechowa dusza. Kijawo, najgorsza dusza w całej grze moim zdaniem. Nie wiem czy zgoda, ale chyba większość ludzi się zgodzi, myślę. Dobra, mamy przejęty teren, nie dajmy im wejść. A jeśli im damy wejść, to przynajmniej jakieś połki niech wejdą. No i zwyro nie trafił. No i teraz to oni przejmują. Bunder zone sobie zrobił, okej. Okay. Dwa itemy Zeri, no mamy kill-off i dagger. Więc AD carry mamy do tyłu. Mimo, że gramy Kalistę, no tak mnie to boli. Flakiet, przeskoczy ściankę? Dobra, dobra, ej to nie jest takie złe, jest dobre! Bez obu summonerów Adam. Jankos musiał defensywnie nerkować. Kalista. O! No, mamy damage, żeby te Zeri zabić? Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, to nie jest dobre. O, jest lipa. Trymbi i Flakiet mają flasha po walce. Wunder zresztą też. To była, nie wiem. Dobra, daj jeszcze raz mi to dodaję, no. Początek nie wyglądał źle, bo Adam został ograny jak dzieciak. Dobra. Bunder się przepala. Czy Bunder zagrał tę zonie w ogóle? Oj. Dobra. Flakiet wyłapał mantrę Q jak dzieciak. O jest. Nie no, Koreańczyk ma z nas bekę, panowie. Oj. Wymowne, bardzo. Oj, jaki ten, jaki... Mądre powiedzenie. Że uderzasz pięściami, ale nie trafiają celu. Ach.
No nie, no nie wiem, kurde, no. Jacyś tacy, kurcza, niemrawi. Heretiksy dzisiaj. Ej, to jest 4K do tyłu już? Panowie, to się nie może tak skończyć. No, no dobra, nawet jeśli byśmy przegrali dzisiaj, jeszcze jest loser's bracket, ale przecież to BDS było do spokojnie do zrobienia, no. O, bounty się odpala. Tam ci na szora robią. Zwyra, masz TPK, dobra. Ej, wiemy o tym w ogóle? Dobra, teraz chyba już się domyślamy, co się tutaj dzieje. Trochę HP tam tracą. 5000, Jankos ma R-kę, nie ma flesza. Wejdziemy tam? Trymbi, właśnie. Marcin, biegnij. Kurde. Ale bida, plakiet, dętka. Chociaż, czekaj. Munder, palisz? Ale to słaby i tak. Czemu jesteśmy aż tak defowani przez BDS? Pada. Chociaż? Ładnie! On kliknął E w ogóle? Zwyro też jakieś na kamerze tatki. Dobra. Siedzę sobie. Nie wiem. O co chodzi? Czemu jesteśmy tacy, kurcza? Jakby, nie wiem, weszli do gry z myślą, że przegrają od razu? Nie wiem. Znaczy teraz już czuć, że jest tragedia, ale... Nie wiem, kurde, no co się z nimi dzieje, Trymbol? Zbijemy go jakoś chociaż? No nie, dobra. 2-0. 2-0. 2-0, straight up. Nie wiem, co się dzieje. Ale nie wiem, to bez jakiegoś pomysłu, smutne. No nie, no tam ci mają bekę z nas, no. Panowie. Kurde, ale nie wiem, no to duo Oriana Volibear, tak mi się to nie podoba. Ani tego skombować jakoś się nie da, super. Tej karby nie zgankujesz. I tą Orianę dwa razy na first picku wzięliśmy. No tutaj, no bez ofensywy dla Zwero, ale nic nie zrobił, stary. Przez te dwie gry. Kurczę. Nie, to już z 9K do tyłu, 23. Nie, to już. Nie da się wrócić. Nie, jak grasz Kalistę i Rambla, to nie da się po prostu. Nie wiem, do 18 minuty grasz na 0, po czym w 5 minut przepierdzielasz 10 koła. Tragedia. O, wow, Adam troszkę przesada lekka z tym podpaleniem, ale dobra. 24 minuta, my 2 inhibitor oddajemy. Dobra, kończ się to już. Ty, na topa też... Dobra, no już mi się nawet nie chce tego oglądać chyba. Nie wiem. Czemu jest aż tak źle? Może niby musisz coś zrobić, ale tu się nie da nic zrobić. To jest 12K do tyłu. 12,5K do tyłu. W 24 minucie. BDS chce kończyć. Nawet nie czekałem na miniony. Trymbi, dobra, niezłe wejście, ale... Plakiet, strzelasz coś? Koniec. Nie, Jankos dzisiaj... Nie wiem, co się stało. Nie wiem. Marcin, serio, nie wiem. Co to miało być? Co to było za seria, stary? Co my oglądaliśmy? Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. No, niech chociaż... No zobaczmy, co na twarzach tutaj widać, ale... Kurwa mać, no po prostu już nawet nie będę się powstrzymywał. No panowie, no przecież to było tragiczne. No wstyd. Nic nie zagraliśmy. Absolutnie nic. Zero pomysłu, zero jakiegoś sensownego grania.
tej pierwszej grze, no dobra, coś tam pod topa zagraliśmy. Ale cała reszta... O, znowu nie było przybicia. Zwyro z Szeo. No to Szeo teraz pewnie... zadowolony, że mógł utrzeć nosa. A, skurczywyku. Jeśli ktoś tam nie pamięta, no to jak był mecz właśnie BDS na Heretics, no to przecież Heretics wygrało, no i Zwyro nie przybił żółwia dla Szeo, bo Szeo był toksyczny na solo kolejce, jak się spotkali, chyba coś w tym deseń. No a teraz, no to Szeo się śmieje ze Zwyro. Aj, no tak to bywa w tym esporcie. Kurde, no nic, no co mogę powiedzieć? Lipa, absolutna lipa. Czekajcie, na kogo trafi Heretics? Potencjalnie. Okej, okay, na SK Gaming. Na SK Gaming będzie meczyk i to będzie meczyk Tuesday. Wtorek 17:00. SK kontra Heretics. No dobra, a, ale wtorek też są patchnoty. Kurde, no to będą dwa albo trzy mecze Heretics i jeszcze patchnoty jednego dnia. No dobra. Tyle, mieli państwo. Kurczę, no i dajcie znać w komentarzach, co uważacie, ale myślę, że chyba będziecie mieli w miarę podobne opinie do mnie, że to dzisiaj nie było Heretics, to byli jacyś impostorzy. Kurczę. Nie wiem. Trzeba tam naprawdę, kurczę, obudzić ducha walki i... No bez przesady, na SK Gaming się to nie da przegrać chyba, nie? Prawda? Bo jeśli przegramy na SK Gaming, to ta koszulka chyba do śmietnika pójdzie. Panowie, ogar. Ogarniamy się i wracamy w brakecie, tak? Tak. Tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie, zapraszam na streamy, inny film na YouTube, życzę wam miłego dzionka. Bye, bye.